Dzień dobry, witamy Państwa. Jacek Wojtysiak. Piotr Lipski. Warto filozofować. Jacku, nie wiem, to być może algorytmy mi tak wyszukują, ale mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy po prostu mówią o czacie GPT. Mi ciągle coś komórka podsyła, jakieś kolejne informacje na ten temat. No więc jest, pojawił się czat, który świetnie imituje ludzką mowę. Ludzie się zachwycają, niektórzy się boją, że to straszne są rzeczy. Różną ilość nowinek można się na ten temat doczytać dzisiaj w internecie. Przeczytałem na przykład, że od swojego startu do miliona użytkowników chatbot potrzebował 5 dni, żeby zdobyć milion pierwszych użytkowników, a dla porównania Netflix 41, żebym nie skłamał, 41 miesięcy. Instagram 2,5 miesiąca, więc to jest rzeczywiście skala zupełnie inna. Ale się znudzi. Być może się znudzi, zobaczymy. Na razie, w każdym razie, wydaje mi się, że się o tym dużo mówi. Zresztą myśmy się też przyczynili, ja podzielę się tylko krótko, no też usiadłem, chciałem sprawdzić, na ile pojmuje no, sztuczna inteligencja paradoks kłamcy. Zacząłem od paradoksu golibrody, to niezbyt mu to szło, ale kiedyś jeszcze o tym pogadamy, bo musielibyśmy wejść w szczegóły. Natomiast wypracowania do szkoły podstawowej moim zdaniem na 3 z plusem, natomiast do liceum nie udało się. To tak, ale jak będzie ale, kiedyś więcej czasu, chyba też, to pogadamy. To chyba też zależy jednak, jak się go poprosi i ile się go może pognębi, bo z kolei tak, wiem, tak, że jeden z naszych kolegów z wydziału poprosił tego chatbota o napisanie eseju chyba o jakimś filozofie średniowiecznym i dał ten esej drugiemu koledze z naszego wydziału, no i ten drugi kolega ocenił go na bardzo dobrą ocenę. W internecie jest więcej informacji, powiedzmy, nawet o filozofach średniowiecznych niż o Żeromskim czy o Fredrze. No, to jest taka sytuacja. Tak, to prawda, może być. W każdym razie mówi się o tym dużo, mówi się dużo o różnych konsekwencjach społecznych chociażby, czy praktycznych tego, z, tego urządzenia. Do czego to można wykorzystać, kto straci pracę, już się zastanawiamy. Być może my, nauczyciele czy autorzy tekstów, już niedługo nie będziemy do niczego potrzebni. Ale te rzeczy nas mniej tutaj oczywiście interesują. No my byśmy chcieli się zastanowić nad filozoficznymi problemami no tej sztucznej inteligencji właśnie. Jakie byś pytanie zadał? Tak, no zawsze wydaje mi się, że ta tematyka filozofii sztucznej inteligencji wiąże się z tematyką filozofii umysłu. I w tym kontekście to najczęściej występuje. No, dla mnie najważniejsze jest pytanie, czym sztuczna inteligencja różni się od umysłu ludzkiego. No to jest sprawa fundamentalna. No ta, o której mówisz dzisiaj, ona ma jeszcze wiele wad i złośliwcy je pokazują, prawda? Natomiast no, wiemy, że ona będzie lepsza, ona będzie coraz lepsza, ale jakie ona może osiągnąć możliwości i w jakim sensie będzie się różnić, czy nie będzie się różnić od umysłu ludzkiego, może pod jakimś względem go prześcignąć. To dla mnie nie jest problem, ale czy będzie jakaś istotna różnica i na czym ona będzie polegać? To mnie fascynuje, to jest dla mnie problemem, który, powiem szczerze, no nie pozwala mi spać, bo mi rewiduje moje dotychczasowe poglądy w wielu sprawach. Więc tak jak mówisz, no co innego jest to, co ta sztuczna inteligencja będzie mogła za jakiś czas, a co może w tej chwili. Ten progres, który już poczyniła, jest niesamowity jednak. Jeżeli chociażby patrzymy na translatory, jak one wyglądały kilkanaście lat temu, a jak wyglądają dzisiaj zupełnie darmowe narzędzia, które na pewno Państwo znają, no to jest niesamowite. No, tłumaczą znakomicie. My robimy eksperymenty i dajemy naszym studentom ze Stanów Zjednoczonych, żeby sprawdzali. Ja porównuję, jakie poprawki nanosili kilka lat temu, a jakie teraz, prawda? O wiele mniej teraz. Tak, jest, są, no te narzędzia są naprawdę niesamowite, to robi wrażenie. I to, co ten chatbot potrafi, też robi wrażenie. Jakąś tam sławę w internecie zdobył przypadek Nicka Cave'a. Teraz jeden z fanów Nicka Cave'a poprosił ten chatbot, żeby napisał piosenkę w stylu Nicka Cave'a. On mu napisał. Ten fan wysłał tą piosenkę Cave'owi i Cave nawet odpowiedział na to zapytanie.
Cave'owi ta piosenka się nie spodobała, no można to różnie oceniać, powiedział, że nie jest fanem tej technologii, delikatnie mówiąc, i że jesteśmy już na prostej drodze do apokalipsy, ale to, na co zwracał uwagę, możecie Państwo sobie wygooglować, znaleźć tę całą wypowiedź, taki list Nicka Cave'a do tego Marka, tak się nazywał ten fan, ale w tej wypowiedzi między innymi Nick Cave zwraca uwagę na to, że ten chatbot nie ma wewnętrznej istoty. Nigdy, nigdzie nie był. Niczego nie przeżył. Nie ma odwagi wyjść poza swoje ograniczenia. I tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym, że tego nie przeszedł, nie ma doświadczeń, nie cierpiał, a według Cave'a cierpienie jest niezbędne do tego, żeby napisać dobrą piosenkę. On tam akurat przygotowuje jakiś nowy album i pisze, że to jest, nawet kilka razy powtarza się to słowo, z krwi i flaków, guts and blood są tam zaangażowane w tworzenie tych piosenek, a tego chatbot nie ma. I nawet jeżeli będzie imitował świetnie ludzką, napisaną przez człowieka piosenkę, no to według Cave'a to dalej będzie tylko imitacja właśnie. No więc wydaje się, że na razie jeszcze te różnice widać. Mimo, że komputery nas w wielu rzeczach już prześcigają. Prześcigają nas w graniu w szachy chociażby. To zresztą było wieszczone, że to będzie koniec szachów. Okazało się, że to wcale nie był koniec szachów. Wręcz przeciwnie, tak swoją drogą. No, ale do tego wątku wrócimy. Tak, wrócimy na koniec. Więc w wielu rzeczach nas na pewno jest w stanie prześcignąć. W wielu jeszcze ta różnica jest. No ale właśnie rozumiem, więc na razie jeszcze tą różnicę jakby widać. Tak. Czujemy. Mimo wszystko jeszcze jakoś to się da sprawdzić. No ale rozumiem to twoje pytanie wcześniejsze, co gdyby właśnie nie dało się z tej różnicy już wyczuć czy sprawdzić. No właśnie, no to co wtedy? I jest... Znaczy, no sytuacja, chodzi mi po prostu o to, no bo jeden wątek, który tu poruszyłeś, to jest taki, nawet z tego cytatu to wynika, że komputery nie mają stanów pierwszoosobowych. Prawda? Dla nas to jest jakby oczywiste i to jest taki dogmat klasycznej filozofii umysłu, że my mamy stany pierwszoosobowe. To znaczy ja czuję ból w lewej nodze, prawda? Czuję zmęczenie, czy euforię, czy zastanawiam się na czymś i tak dalej, i tak dalej. I tego tam po prostu nie ma. No i moje pytanie polega na tym, co wtedy, gdy te komputery będą tak świetnie zrobione, czy inne odpowiednie urządzenia, że my nie będziemy potrafili rozróżnić komputera od człowieka. No właśnie, a propos tego rozróżnienia, więc może... Bo pytanie o to, czy... Zewnątrz czy tak, to rozumiem. Pytanie o to właśnie, czy, no bo z wewnątrz nie do końca możemy wejść w komputer. No ale no właśnie pytanie o to, czy komputer myśli, no bo rozumiem, że to pytanie o tą pierwszoosobową perspektywę, no to jest trochę pytanie o to, czy on myśli w sensie takim szerokim, tak jak myśli człowiek. Nie tylko, że tam jest w stanie manipulować pewnymi symbolami, tylko właśnie coś więcej, czy ma to pierwszoosobowe poczucie. No i to oczywiście w filozofii już był problem poruszany nie od dzisiaj. Na łamach filozofu i ten problem też się nieraz pojawiał. Jeszcze w latach 50., w 1950 roku zastanawiał się nad tym Alan Turing i w takim słynnym artykule to pytanie o to właśnie, czy komputery myślą, on proponuje zastąpić innym pytaniem, bo uważa, że to pytanie o to, czy one myślą, jest mało produktywne. Trudno jest ugryźć tak postawiony problem. Nieoperatywne. Właśnie, tak. Dokładnie. Nieoperatywne, więc proponuje pewną, tak to moglibyśmy potraktować, operacyjną definicję inteligencji sztucznej. Na czym ona by miała polegać. No i on konstruuje pewien test, przedstawia, jak powinien wyglądać pewien test. I idea jest taka, że jeżeli komputer, jakaś maszyna przejdzie ten test, no to będziemy mogli uznać ją za inteligentną. W szczegóły nie będziemy wchodzić, ale ogólna idea testu jest taka, że oto my jako jurorzy siedzimy przed dwoma, powiedzmy, komputerami, jakimiś tam właśnie komunikatorami, powiedzmy, i nie wiemy, kto jest z drugiej strony. Za jednym komunikatorem jest żywy człowiek, a za drugim komunikatorem jest maszyna. Wiemy, że za jednym jest żywy człowiek, za drugim maszyna, ale nie wiemy, który jest gdzie. Ten człowiek jeszcze dodatkowo ma nam pomóc rozpoznać maszynę. I naszym zadaniem jest rozpoznać maszynę. Możemy zadawać dowolne pytania,
zadania jednemu, drugiemu. To może trwać odpowiednią tam ilość czasu. W każdym razie musimy, to oczywiście możemy powtarzać ileś razy, ileś tych jurorów będzie. W każdym razie chodzi o to, żeby komputer nie był w stanie nas oszukać. Jeżeli będziemy go statystycznie w stanie go dosyć dobrze rozpoznawać, który jest komputerem, a który jest żywym człowiekiem, no to taki komputer nie przechodzi testu Turinga i według Turinga nie zasługuje, według tego pomysłu nie zasługuje na miano, znaczy no właśnie nie mówimy myśląc, no ale nie jest sztuczną inteligencją. Natomiast jeżeli będzie tak świetnie z nami rozmawiał, że my statystycznie nie będziemy w stanie odpowiedzieć, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy z komputerem, mimo że wiemy, że jeden z nich jest komputerem, bo to nie o to chodzi, że czasami jakiś bot może się pod człowieka podszyć, ale my się nie spodziewamy, że tam jest komputer. To jest inna sytuacja. My się tutaj spodziewamy, że jeden z nich jest komputerem, a mimo to on nas dobrze oszukuje. Według Turinga przechodzi ten test i no, jest po prostu inteligentny. Jest to sztuczna inteligencja według Turinga. Tylko, że to zobacz, bo to jest w teorii było wtedy, a dzisiaj jest ta sytuacja w praktyce. No ilekroć ty wielokrotnie otwierasz internet i korzystasz z pewnych informacji, ty nie jesteś pewny, masz wątpliwości, czy to zostało wygenerowane przez człowieka, czy ostatecznie przez odpowiednio jakiś program komputerowy, prawda? Dzisiaj to nawet coraz... Czy odpowiednie urządzenie i to jest niesamowita sytuacja. Tak, dzisiaj to nawet coraz częściej. Wiele tych artykułów o tym czacie jest napisanych przez jakieś tam fragmenty przez ten czat. To nawet w którymś momencie jest. To, co dotychczas Państwo czytaliście, zostało wygenerowane przez czat. Owszem, tylko sytuacja jest właśnie o tyle inna, że w przypadku testu Turinga ja się spodziewam, że wiem, że jeden z tych dwóch moich rozmówców jest komputerem, a drugi nie jest. A mimo tego on mnie oszuka. Czyli ja przychodzę z trochę inną wiedzą, inaczej podchodzę do rozmowy. Jeżeli ja się nie spodziewam w jakiejś tam rozmowie przez internet, że jest komputer, no to łatwiej mnie oszukać. No, dzisiaj to już ja się spodziewam, niestety. No tak, teraz coraz częściej jesteśmy w tej... Ale wciąż jeszcze, to ja nie jestem na bieżąco z tą literaturą, nie sprawdzam tego, ale o ile wiem, wciąż komputery mają problemy z przejściem testu Turinga. Najbliżej chyba tego był jakiś bot udający 13-letniego chłopca. Ale to też nie dorosłego rozmówcę, tylko jednak 13-letniego chłopca. Być może to jest łatwiej. Nie wiem. No ale możemy założyć, że po pewnym czasie jednak komputery zaczną dosyć regularnie. Nawet jeżeli jeszcze dzisiaj tego nie robią, to jest być może ograniczenie tylko... praktyczne, za jakiś czas zaczną regularnie przechodzić test Turinga. No i co wtedy? Czy wtedy w związku z tym powinniśmy uznać, że mają tą pierwszoosobową perspektywę? No to jest problem i to jest właśnie niesamowity problem, bo oczywiście co innego stwierdzić, że ktoś ma stany pierwszoosobowe, a coś nie ma, a co innego móc to udowodnić i w tym przypadku my mamy przekonanie, że ta maszyna, mówiąc najogólniej, nie ma, ale nie potrafimy tego udowodnić, prawda? To jest ten problem. Natomiast tu mi się przypomniała jedna rzecz. To znaczy, no, ja do tej pory uczyłem się, że to, co się dzieje we wszystkich urządzeniach, które imitują pracę umysłową, mamy do czynienia tylko z działaniami na znakach, w sensie na tak zwanej syntaksie. Otóż no, klasycznie na wykładzie z semiotyki uczymy się, że język ma te trzy warstwy. Warstwę relacji między samymi znakami, to jest syntaktyczna warstwa, czy syntaksa warstwa między nimi a znaczeniami lub ich odniesieniami, czyli semantyka. No i trzecia pragmatyka. Czyli użycie. Użycie tych znaków przez osoby konkretne, prawda? No i mówiło się to, że wszelkie poza człowiekiem wszelkie urządzenia działają tylko na syntaksie. I to świetnie wyjaśniał w tym słynnym argumencie z chińskiego pokoju John Searle. I ja tak do tej pory rozumiałem i wciąż tak myślę, nikt mnie do tego nie przekonał, ale może nie mam racji, że tak działa komputer. No, mówię w uproszczeniu, to jest pewien obraz. No, słynny eksperyment myślowy Johna Searle'a polega na tym, że wyobraźmy sobie, tak dla uproszczenia, już nie wchodzimy w różne tutaj szczegóły, że o tam jest
w pokoju zamknięty człowiek, jest okienko, który nie zna kompletnie chińskiego, ale on ma cały zestaw wszystkich znaków chińskich i reguły ich używania. Reguły te polegają na tym, jakie sekwencje znaków mogą stanowić odpowiedź na jakie sekwencje znaków. Taka instrukcja, zobaczysz taki znak, to możesz, wypluj taki znak. Albo nawet może mieć alternatywnie, tak. To możesz podać ten lub ten. Prawda? Mhm. I on sobie dowolnie wybiera. Jeżeli on będzie postępował zgodnie z tymi instrukcjami, to tu będą przechodzili koło niego Chińczycy, pokazując mu swoje znaki. I on będzie poprawnie im na te znaki odpowiadał, więc oni będą myśleli, że on się z nimi komunikuje. No, że rozumie chińskie. Że rozumie chińskie. Czasami będą się śmiać, że jaki dowcipny, albo jakąś tam pomyłkę popełni, ale wszystko będzie zgodnie z regułami tego języka, prawda? I ja zawsze tak myślałem, że tak działa właśnie komputer, prawda? A on, żebyśmy podkreślili, no a on oczywiście nie zna tego chińskiego. On nie zna, tylko nie zna. Nawet gdyby nauczył się na pamięć tej książki, no to tylko wie, jak odpowiadać, bo to jest taka książka z instrukcjami, jak tak. odpowiadać na jakiś znak, jakim znakiem. Ja ci powiem więcej, to jest tak czasami z ludźmi. Ja miałem kiedyś na egzaminie taką osobę, którą pytam o to, no ni w ząb, o tamto ni w ząb. No oto, no mówię, no niestety musimy zakończyć oceną niedostateczną. A ta osoba mówi do mnie, błagam, niech pan poda numer wykładu. Ja mówię, wykład numer 4. I ta osoba mi po prostu żywcem cały wykład numer 4 otwarza, tak jak ja podałem konspekt tego. Ale ona nie potrafiła konkretnego zagadnienia. A ja mówię, wykład numer 7. I ona tak chwileczkę tak... I cały wykład numer 7 mi powiedziała. To był taki osoba imitująca taki prymitywny komputer. A teraz my mamy lepsze komputery, to znaczy ona ma więcej tam reguł podanych i nie rozumiejąc, bo ja nie wierzę, że ta osoba rozumiała, co mówiła, prawda? Nie rozumiejąc, no musiałem postawić piątkę, no nie miałem wyjścia po prostu. No nikt jeszcze mi na pamięć nie powiedział mojego wykładu i to wyrywkowo, prawda? No nie rozumiała. A zachowywała no, się tak jakby. Tak, ale znała, no w pewnym sensie znała właśnie. No właśnie. Egzamin no, to jest taka trochę operacjonalizacja tego rozumienia. Nie wiemy, nie możesz na 100% tego sprawdzić. No próbujesz sprawdzić przejawy rozumienia. Tutaj można mieć wątpliwości, czy ta osoba akurat rozumiała, czy nie rozumiała, ale znała. Ale tak samo jest z komputerem. Tak, to prawda. No ale tu właśnie... Czy tak, czy nie? No tak. Wraca właśnie ten problem, tylko że w takim razie, trochę broniąc testu Turinga, mogę zadać takie pytanie, a skąd w takim razie wiesz, że ja albo inni ludzie, co do których już nie masz takich wątpliwości jak do tego studenta czy studentki, że my nie jesteśmy takimi chińskimi pokojami? Może ja jestem, może ja tylko tak potrafię przekształcać zmyślnie te znaki, dobrze syntaksy znam, ale ja nic nie rozumiem. Może ja właśnie jestem takim dobrym imitatorem, no a nie mam tej... Skąd wiesz, że inni mają pierwszoosobową perspektywę? Ty swoją znasz, ale czy moją znasz? Świetne pytanie. Wrócimy do tego. Są dwa argumenty. Fenomenologowie mówili o tak zwanym doświadczeniu drugiego ja, wczuciu w drugie ja, a no... O ile dobrze pamiętam, no od Johna Stuarta Milla pochodzi tak zwany argument z analogii, że po prostu ja widzę twoje ruchy, twoje dźwięki, twoje miny i kojarzę z moimi, gdy ja miałem stany mentalne myślenia o komputerze i dlatego wnioskuję. Zawodne rozumowanie, ale no jakieś tam jest. No, nie w, no to na odrębną jest, dyskusję to kiedyś prawda. Do tego wrócimy, ale wiesz co? Jest tak, ale to właśnie, bo może czas nas tylko już... Tylko to jedna rzecz, no, bo zakończmy trzema możliwościami, przed Dobra. Jakimi stoimy, bo myślałem, że to trzeba sobie uświadomić. I dlaczego nie mogę spać po nocach? Bo są trzy możliwości. Standardowy pogląd, który do tej pory wierzyłem, to, że są osoby i powiedzmy sztuczne inteligencje. I jest różnica. One mają syntaktykę, a my mamy semantykę i stany pierwszoosobowe. I że te sztuczne inteligencje... są istotnie różne. Nie tylko, że mają inne źródło, że są sztucznie wytworzone, ale
ich sposób, nie mają tej pierwszoosobowej perspektywy. Tak, tak, nie mają, no i plus operują tylko na przekształcaniu znaków, ale nie rozumieją, czy nie mają perspektywy pragmatycznej i semantycznej, a my mamy. I ta różnica jest standardowy pogląd. Ja w to wierzyłem przez całe życie. Natomiast jeszcze są dwa poglądy. Wszyscy jesteśmy czymś jak sztuczna inteligencja, że to jest mit stanów pierwszoosobowych i mit semantyki, to wszystko się da sprowadzić do syntaktyki, a stany pierwszoosobowe to jest takie jakieś tam coś nieistotnego, takie coś tam, taki dodatek taki nieistotny. A inna równanie w górę. Wszyscy jesteśmy osobami, więc jak tam różni są tacy, mówią, że trzeba dawać im imiona, że oni mają, te sztuczne inteligencje ma swoje prawa i tak dalej, no to mieliby wtedy rację. Znaczy być może jeszcze nie ta sztuczna inteligencja, co jest dzisiaj, ale ta, co będzie może za jakiś czas. Ta, co bywa nazywana silną sztuczną inteligencją i owszem bywa Lem, którego obaj bardzo lubimy, bardzo często mówił, może poważnie, może trochę niepoważnie, ale często się u niego pojawia, że inteligencja czy tam krzemowa, czy białkowa zasługuje na taki sam charakter. No więc właśnie. Ale dobra, żeby wylądować, było o pieśniarzu Nicku Cave'ie, to jeszcze na koniec poetę, tym razem polskiego, weźmy. Znalazłeś, Jacku, u Zbigniewa Herberta pewien wiersz. Mówiliśmy o programach szachowych. No to skończmy słowami Herberta. I ten wiersz wyraża po prostu to, że nie tylko ja nie mogę spać, ale Herbert już nie mógł. Wtedy. To było, kiedy był ten mecz słynny, znaczy 97 ten pojedynek. 97 chyba, ale nie pamiętam, może no później nie tak 20. Dawno, kilkadziesiąt no nie lat pamiętam. Temu, czy kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu odbył się ten słynny mecz szachowy, o którym jest ten wiersz. I on pokazuje właśnie ten problem, no właśnie, że czy nie będziemy musieli zrewidować naszych poglądów nie na urządzenie, tylko na samych siebie. I to jest wielkie wyzwanie dla filozofii. Ale oddajmy filozofii. Głos poecie. Szachy. Oczekiwany w wielkim napięciu turniej człowieka, znak szczególny nóż w zębach, z potworem maszyny. Znak szczególny olimpijski spokój. Skończył się zwycięstwem smoka. Na nic poematy dojrzałe w ogrodach Andaluzji. Noworyż Deep Blue rozpycha się po polach, uszystych z płaszcza Arlekina. I drwiący ignorat nafaszerowany wszystkimi otwarciami, atakami, obroną, a wreszcie radosnym halahali nad zwłokami przeciwnika. Tak więc królewska gra przechodzi pod władzę automatów. Trzeba ją nocą wykradać z obozu jeńców. Kiedy umysł usypia, budzą się maszyny. Trzeba na nowo rozpocząć wędrówkę do wyobraźni. Dziękujemy Państwu bardzo.